Bóbr był bardzo powszechnym zwierzęciem do początku XX wieku. Potem, że tak powiem, zaczął ginąć. Dlaczego? Dlatego, że na przykład w średniowieczu, proszę Państwa, bobra uważano za rybę ze względu na jego ogon. Był uzupełnieniem diety postnej, jak wtedy, jak wiemy, w średniowieczu płoszczono 3 razy w tygodniu, poniedziałek, środę i piątek, i to była uzupełnienie diety. Poza tym, proszę Państwa, polowano na bobry dla ich cennego futra. Bardzo dobre, cenne futro, nie przepuszczające wilgoci. Mięso, wspaniałe mięso, płetwa ogonowa, dzięki której się świetnie porusza w wodzie, no jest przysmakiem królów. Zęby były używane do wyrobu nawet takich prostych narzędzi w gospodarstwie. Zęby, powiedzmy, rosną całe życie. Zęby rosną całe życie, on musi je ścierać, w związku z czym właśnie ścina drzewa, buduje takie wspaniałe budowle, domek, który się nazywa żeremiem. I spiętrza wodę, czyli buduje tamy. Co się nie podoba rolnikom oczywiście. Nie podoba się rolnikom, ale to jest fakt. Natomiast trzeba powiedzieć, że spiętrzając wodę i tworząc zalewiska, on powoduje, że ta woda się oczyszcza, po prostu przefiltrowuje się. Poza tym tam, gdzie są te rozlewiska spowodowane przez bobry, żyje bardzo wiele zwierząt. Także jest to bardzo, bardzo mądre, bardzo pożyteczne zwierzę, bardzo dobry inżynier. No świetnie, naprawdę, on wie, jak to drzewo ściąć, w którą stronę ono ma spaść, a to, prawda, że on te drzewa ścina, to jest pomocne w ścieraniu zębów. To bardzo miłe w dotyku zwierzę wywołuje skrajne uczucia. Od miłości przyrodników do nienawiści niektórych rolników, którzy borykają się z problemem podtopionych pól. Zwierzęta więc nierzadko giną pod widłami i tak naprawdę nie wiadomo, co zrobić, żeby bobry ludziom nie przeszkadzały. Populacja bobrów była bardzo mała na początku, po II wojnie światowej. Dlatego w 1958 roku na terenie stacji badawczej Pan w Popielnie powstała jedyna w Europie ferma, na której rozmnażano bobry i przenoszono w inne miejsca kraju. W tej chwili ta populacja liczy podobno 40 tysięcy i w niektórych tylko rejonach rzeczywiście już ten stan równowagi tak jakby jest zachwiany, rzeczywiście powstają jakieś szkody bobrze, ale generalnie jest to bardzo przyjemne i bardzo pożyteczne zwierzę. Ten bóbr, proszę Państwa, w zasadzie poza człowiekiem i wilkiem w tej chwili nie ma wrogów. Czyli dlatego się tak świetnie rozmnaża, że więcej jest jego po prostu domostw, żeremi, tegowisk.